Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy dla dzieci i młodzieży imienia Matki Czackiej w Laskach przedstawia Jabłonkowe Podcasty. Audycja o technologiach dla osób z dysfunkcją wzroku. Cześć, witajcie w kolejnym podcaście. Ten odcinek będzie dotyczył również GarageBanda i dzisiaj Wam pokażę, jak w prosty sposób sobie zaaranżować fajną perkusję do Waszego na przykład projektu w GarageBandzie, ponieważ no, nie każdy musi mieć zdolności perkusyjne, nie każdy się musi na tym znać, prawdę mówiąc, na przykład ja się nie znam. I Apple pomyślało o takich osobach i pomyślało i stworzyło coś takiego, co się nazywa drummer i drugie coś, co się nazywa loops. To są dwa narzędzia, które naprawdę mogą bardzo pomóc początkującym użytkownikom, którzy chcą sobie zaaranżować jakiś utwór z no, fajną, a na pewno profesjonalnie brzmiącą perkusją. Ponieważ zacznijmy sobie od drummerów. Jest to automat perkusyjny oparty na wzorach rytmicznych na MIDI. Czyli mamy sobie bibliotekę wzorów rytmicznych, z niej wybieramy konkretny jakiś wzór i wczytujemy do projektu. I tak naprawdę on wczytuje nam szereg znaków MIDI po prostu, jakiś tam kod MIDI rozumiany przez komputer i komputer odgrywa nam na swoich wewnętrznych syntezatorach te dźwięki, tworząc rytm. Co nam to daje? Daje to nam dużo, ponieważ daje to nam ogromne możliwości edycji tego dźwięku, podmiany konkretnych tam brzmień, zmiany stylu, nawet w trakcie gry, gdzieś tam cięcie tego, bardzo dużo modyfikacji możemy robić z tym. Mamy też drugie narzędzie, które się nazywa loops, czyli są to nagrania audio, to już nie są MIDI, też tutaj umieszczane w bibliotece i możemy je sobie też również wczytywać. One mają taki plus, że są tworzone często na profesjonalnych jakichś tam perkusjach i możemy ich użyć tutaj w projekcie bez żadnych tam praw autorskich i tak dalej, ale nie możemy sobie zmieniać na przykład w nim dźwięków, jakieś tam modyfikacji wprowadzać, bo to jest tylko sygnał audio, a nie MIDI. Mam tu projekt bez perkusji, to jest jakiś tam utwór taki, ma pierwszą część trochę wolniejszą, drugą szybszą. Jeden takt, 1/4 miał 4 podział 228 pchnięcia. To jest ta wolniejsza część. I mamy też taki jakby refren, trochę żywszy. I myślę, że tutaj wracam na początek enterem. I myślę, że tutaj przydadzą się dwa jakieś wzory rytmiczne. Ścieżka 26 stereo. Także zaczynamy sobie od stawienia właśnie drummera. Czyli wchodzimy do menu, klawisze WO i M, czyli Control Option i M. Pasek menu, Apple, GarageBand, czyli edyt, ścieżka, obiekt, w którym się i strzałką w dół, nowa ścieżka, wielokrotek, komentarz, do nowa ścieżka. W, nowa ścieżka, wybierz rodzaj ścieżki, szczegóły, anuluj, przycisk, wybierz rodzaj ścieżki. Otwiera się nam okienko, które już znamy z wprowadzenia do GarageBanda, nagranego też przeze mnie. Gdzie tworzymy ścieżkę? Instrument, audio, mikrofon, audio, gitar, drummer, zaznaczony przycisk wyboru. Wybieramy sobie tutaj w okienku drummer. To już mam zaznaczone. I przechodzimy na koniec okna. Utwórz, domyślny przycisk. Na utwórz. Ścieżki, grupa, obiekt. Co tu się stało? Wstawiła się nowa ścieżka. Otwarzaj ścieżki, grupa, obiekt, w którym się znajdujesz. Wadą tego rozwiązania jest to, że po wstawieniu tego drummera on o dziwo nam przestaje mówić ścieżki. W sensie, bo przypominam, że biblioteka, ścieżki, grupa. Kiedy stoimy na ścieżkach, możemy sobie przejść tym kursorem już Maca, nie VoiceOvera, czyli bez trzymania klawiszy WO, strzałkami góra-dół po ścieżkach.
On nam niestety teraz tego nie mówi, ale jak przejdziemy sobie Enter na początek. Jeden takt, jeden miara, jeden podziałka, jeden bit. I klikniemy spację. 4 miara, 4 podziałki, 228 pytnięcia. Cztery takty, jeden miara, dwa podziałki, 85 pytnięcia. Słychać, że mamy już jakąś podstawową perkusję. Legenda ścieżki, linia, nagłówek ścieżki. Wchodzimy w interakcję ze ścieżkami, nagłówek ścieżki. Ścieżka 27 stereo, grupa, ścieżka 26 stereo, trigger, grupa. I ustawiamy się na nagłówku naszej ścieżki. I teraz przechodzimy na bibliotekę. Biblioteka, grupa. W, biblioteka, biblioteka, grupa. W, bomba, biblioteka, bomba. Poziom element, drummer. Biblioteka, przeglądarka. Obiekt, w którym się... I mamy bibliotekę tych drummerów. Biblioteka, biblioteka. Bomba. Obiekt. Tutaj jest jakiś tytuł chyba naszego gatunku. Maurice. Obiekt, w którym się znajdujesz? Tu jest autor tego patternu, bo tutaj musicie wiedzieć, że możemy sobie fajnie filtrować te wzory. Poziom element, drummer, biblioteka, przeglądarka. Obiekt, w którym I się znajdujesz? I tu mamy. Hip-hop, 6-7, alternatywna, rock, rock, alternatywna, autorska, RB, elektroniczna, hip-hop, perkusja, obiekt, hip-hop. Ja sobie wezmę w którym się znajdujesz? To element hip-hop, wewnątrz przeglądarka. Wo, strzałka w prawo. Naciśnij trap, kolumnia 2-2, hip-hop, 6-7, trap, hip-hop, 6-7, B, hip-hop, 6-7, boom-bap. Moderny hip-hop, Andon, ikona muzyki rap, osobowość w świecie mody i producenta. Okej, na przykład to. Nowoczesny trap, hip-hop, trap, hip-hop, 6-7, B, machina, 14-128. I wychodzimy z interakcji osobowość w świecie mody i producenta. Wo, strzałka w górę. Nowoczek poza biblioteka, przeglądarka, zer, poza biblioteka, grupa. Ścieżki, grupa. Sprawdźmy, co nam się stawiło. 4 na 4, 4, 228 wypięcia. Obiekt, w którym się znajdujesz? Okej, może być. Tamta niestety tabelka nie jest idealna. Wyboru tych wzorów. Tam czasami trzeba się trochę namęczyć, bo kursor trochę skacze. Ale to już jest urok niektórych elementów macOS-a. I teraz tak, mamy wstawiony sobie ten wzór perkusyjny. Jego możemy sobie dostosować. Jeden takt, jeden miara, jeden podziałka, jeden bit. Odtwarzaj automatycznie drummer, grupa. Ścieżki, grupa. Ścieżka 27 stereo. O. Obiekt. Ścieżki już nam zaczęły mówić. Ścieżka 26 brak machine. Ustawiamy się na bit machine. Odtwarzaj automatycznie drummer, grupa. I wo, strzałka w prawo. Pokazuje nam nową kategorię takich opcji tutaj. Wchodzimy w interakcję. Edytor typu drummer. To musimy też wejść w interakcję. W, edytor typu drummer. Przycisk automatycznego, przycisk odtwarzaj. Odtwarzaj jeden lub więcej zaznaczonych regionów. Przycisk odtwarzaj. I tak, mamy przycisk odtwarzaj. Przycisk automatycznego zaznaczania regionu typu drummer. Gdy jest ustawienia wstępne, tabela, wiersz 6 z 8. Indeklub, zaznaczone. I mamy ustawienia wstępne. I tak, teraz sobie włączę to. Jeden takt, jeden miarek, tryb powtarzania włączony. Tryb powtarzania, czyli C. 4 na 4, 228 pytnięcia. I wchodzimy w interakcję z tą tabelą. W, ustawienia wstępne, tabela, wiersz 6 z 8. Indeklub, zaznaczone, indeklub, x, ustawienia wstępne, klinik ustawienia. I teraz W, strzałka prawo, lewo, przechodzę i on nam zmienia jakby style tej perkusji. Może wysolujemy. First class. Ustawienia wstępne. Enter lag. Ustawienia wstępne. Okej, okay, dosyć. Tryb powtarzania włączone. Jeden takt, 4 miary, 2 podziałki, 205. Także tu wiesz, że możemy sobie pod takim względem zmieniać. Wychodzimy z interakcji. Poza ustawienia panel X, ukośnik Y, instrumenty perkusyjnej, wariacje, grupa, panel X, ukośnik Y. Dalej mamy panel X, Y. Do tego przejdę za chwilę, bo to jest bardzo fajna rzecz. Idziemy dalej w prawo, strzałka w prawo. Instrumenty perkusyjne i wariacje, grupa. Instrumenty perkusyjne i wariacje. Wypełnienie OS swing, grupa. Wypełnienie swing. Puste, tabela, end urebe. A. Wypełnienie OS swing, instrumenty perkusyjne i wariacje. Więc tak, wejdźmy sobie w instrumenty perkusyjne. Jeden takt, jeden miara, jeden podziałka, jeden bit. W, instrumenty perkusyjne i wariacje, grupa. 7 rzeczy, 5 dźwięki instrumentów perkusyjnych, grupa. 5 string wariacji perkusja, perkus, dźwięki instrumentów perkusyjnych, grupa. 4 string wariacji talerze, grzechotka i hi-hat. Tak, dźwięki instrumentów perkusyjnych, grupa. 2-6 wariacji bęben basowy, werbel i klaśnięcie, dopasuj, przycisk, dopasuj, przycisk. I mamy tutaj kategorie, w których możemy zmieniać te brzmienia instrumentów.
dźwięki instrumentów perkusyjnych, grupa. Teraz sobie znowu zapętlę to. To grupa, wewnątrz grupa, nie powtarzamy włączone. Przełom, przemiary 4, podział 228 wypnięcia. I wchodzimy. 5 link wariacji perkusja. Perkusja, wyszerzone słowa. Podmiot dźwięki instrumentów perkusyjnych, grupa. 4 link wariacji talerza, grzechotka i chicha. Talerza, grzechotka i chicha. Talerze. W, słowa. 5 link wariacji talerza, grzechotka i chicha. 4 link, 3 link wariacji. 2, 1 link wariacji. Nie wiem, czy to słychać. 2, 3, 4 string wariacji. 5 string wariacji talerza. A to się trochę zmienia. Dźwięki instrumentów perkusyjnych, grupa. Obiekt, 2, 3 wariacji bęben basowy, wyrwali kaśnięcia. Może bęben, o, to zmienimy. 1, 3 wariacji bęben basowy. 2, 3, 3, 3 wariacji bęben. 4, 3 wariacji. 5, 3 wariacji. 6, 3 wariacji. Poza słowa. Tryb powtarzania wiąza 3, 1 miarę. Także to jest kolejna opcja modyfikacji, która nam fajnie tutaj w bardzo subtelny sposób zmienia brzmienie tego wszystkiego. Dopasuj, przycisk, dopasuj, przycisk, dźwięki, 5 string wariacji, talerze, dźwięki, dźwięki, poza instrumentem. Wchodzimy z interakcji. Wypełnienie oraz swing, grupa, wypełnienie oraz swing. Wypełnienie i swing. W, 15%, wypełnienie, blokada swing, niezaznaczony poziom, blokada wypełnienia, niezaznaczony, blokada wypełnienia, 15%, wypełnienie okrągłe słowa. O, i tu mamy wypełnienie. 3,1 miarę, 3 podziałki, 41, wypełnienie, tryb powtarzamy włączone. W, 25%, 35, 40. I to nam bardzo. Przełączaj wyłączanie pasta kanału, przełączaj wyłączanie pasta kanału. 4, 1 miarę, 2 podział 200, poza okrągłe. Bardzo robi drobne różnice, ale to na przykład robi różnice w takich cichych, takich talerzach, jakichś grzechotkach i innych takich. Blokada swim, nie 0%, pauza wypełnienia oraz swim. Także tutaj można sobie bardzo fajnie pod siebie dostosować. Instrumenty panel X, ukośnik Y, obszaru P. I jeszcze ostatnia rzecz, panel XY. To teraz pokażę. Włączamy sobie tryb powtarzania włączone. Tryb powtarzania zapętlenie. Przełączaj wyłączanie pasta kanału włączone. Przełączaj wyłączanie pasta kanału włączone. 4 miary, 4 podziałki 228 wypnięcia. I wchodzimy w interakcję z tym panelem. W, panel X, ukośnik Y, panel X, ukośnik Y. Jeszcze jedna interakcja. W, panel X, ukośnik Y, panel X, ukośnik, panel X, ukośnik Y, pusty element układu. Mamy element układu, który teoretycznie nie da się nim nic zrobić. Ale my go możemy przesunąć. Klikamy klawisze W oraz jeszcze klawisz Option, czyli Control, Option, i Command właśnie, i akcent. Rozpocznij przesuwanie elementu układu prostym z numerem 175 łagodnym głośno 175. I to nam powiedział taki komunikat. I teraz, trzymając klawisze voiceovera, czyli Control Option, i klikając strzałkami góra, dół, prawo, lewo. Teraz słychać, że perkusja jest taka bardziej prosta. Przesuńmy teraz na prawo. Oj, przytrzymałem ich. I jest od razu więcej różnych elementów. Czyli to nam zmienia takie zagęszczenie. Teraz górę. Góra. 68 punktów. To tak jakby zwiększyła się głośność tego wszystkiego. Te bębny są bardziej takie wyraziste, jakieś wysokie tony. Doszły. Teraz dół. 243. Teraz jest o wiele więcej niskich tonów. Ta perkusja jest bardziej subtelna. My sobie wypośrodkujemy. 120 punktów w górę, lewo, 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 lewo. 100 punktów w lewo, lewo, lewo. 60 punktów w lewo, pozycja, lewo, lewo, lewo. Powiedzmy dalej, damy taką. 23 punkty w lewo, pozycja, proste, złożone 0 godnik, głośno 120. Kończymy interakcję z tym panelem, klikając Escape. Zatrzymaj przesuwanie elementu układu. I wychodzimy z interakcji. Ścieżki, grupa. Obiekt, w którym się znajdujesz, to grupa. A duży tak odtwarza automatycznie do numeru, ścieżki, grupa. 4 takty, 2 miary, 2 podziałki. Także tak to działa.
1 tak, 1 miara, 1 przełączaj 4 miara, 4 godziny 228 wypięcia. 1, 2, 3, 1, zapomniałam wyłączyć zapętlenia, czyli C klikamy. To właśnie mówię, bardzo się przydaje to zapętlenie przy tworzeniu tego, takich wzorów, bo po prostu słyszymy na bieżąco efekt naszej pracy. Tryb powtarzania wyłączone. Odtwarzaj automatycznie drugą ścieżki. Grup 1, 2, 4, 4, 4, 4, 228. I słychać, że nam ładnie gra. Z tą perkusją. Ale tu nam już nie gra. Czyli, a co zrobić, żeby grał przez cały utwór? Klikamy klawisz L. To zapęta nam ten wzór perkusyjny. I teraz mamy też perkusję na refrenie. Ona może trochę nie pasuje, ale to już kwestia aranżacji. Każdy sobie może wybrać pod siebie jakiś wzór. Już po nagraniu pomyślałem sobie, że warto by pokazać efekt końcowy tej pracy z podcastu, więc tutaj wrzucę teraz ten plik w wersji po prostu takiej normalnej, bo wysłyszeliście tylko audio z komputera, a teraz usłyszycie już taką, no, normalną wersję, która wyszła z GarageBanda. Trochę rytm zmieniony, bo bardziej go dopasowałem pod ten cover, bo to jest cover takiej piosenki jednej zrobiony całkowicie przeze mnie, także miłego słuchania.